Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest, drodzy Państwo, punkt czwarty, a więc podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego 2014 na 2014 rok. Proszę Państwa, jak co roku przyjmujemy plan rzeczowo-finansowy, który umożliwi nam funkcjonowanie w tym roku 2014. To jest standardowy plan, który uwzględnia wydatki na dotychczasowym poziomie. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Koszty, które ponosimy, są tutaj mniejsze od tych rzeczywistych, które będziemy musieli ponieść w 2014 roku. Mianowicie nie uwzględniliśmy tutaj pewnej nadwyżki za czynsz, którą będziemy musieli zapłacić. Rozwiązanie jest możliwe, że w sytuacji, kiedy byśmy, jeżeli byśmy się zdecydowali na takie rozwiązanie, że pokrywamy całość czynszu, to wtedy zostaje nam w skali roku 400 zł na zakup wszystkich materiałów, które są niezbędne, aby to biuro funkcjonowało, a więc papier, tonery, kawa, herbata, więc te takie rzeczy najbardziej niezbędne. I chcę też Państwa poinformować, że zarząd obecnie analizuje możliwość zrezygnowania z jednego z pomieszczeń, z którego jako dzielnica korzystamy. No bowiem musimy ograniczyć koszty. Ja prowadzę rozmowy z Kancelarią Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic na temat ewentualnej możliwości pokrycia przez parcelarię kosztów, które my ponosimy, bo to jest tutaj, jeżeli chodzi o dzielnicę, dosyć duże zróżnicowanie, bo my płacimy dosyć znaczne środki finansowe właśnie na sam czynsz. To jest taka największa kwota. Natomiast no, inne dzielnice mają tutaj mniejsze opłaty, a co za tym idzie większe możliwości wydatkowania środków na inne materiały, które też były niezbędne do funkcjonowania biura. Natomiast jeżeli te rozmowy nie przyniosą efektu, no to będziemy zmuszeni do zrezygnowania z jakiegoś lokalu. No i nie ukrywam, że rozmawialiśmy na zarządzie o tym, że no, pierwszym takim lokalem, który bierzemy pod uwagę, jest kącik Maluch. Z tego względu, że nie jest to miejsce, które zostało z tego czasu przez dzielnicę wyposażone jako to mające służyć młodym mamom. Natomiast no, w praktyce nie spełnia ono swojej funkcji, biorąc pod uwagę częstotliwość korzystania z tego miejsca. Natomiast też chcę Państwa uspokoić, że jeżeli byśmy zdecydowali się na taką decyzję, to oczywiście jego wyposażenie nie zostanie stracone, nie przepadnie, tylko będziemy myśleli o tym, żeby ewentualnie przekazać je do jakiejś instytucji typu przychodnia, typu biblioteka, tak aby tam mogło służyć naszym mieszkańcom. Natomiast analizujemy na chwilę obecną powierzchnię poszczególnych pomieszczeń, no bo my jesteśmy w takiej, a innej sytuacji, że te koszty czynszu są gigantyczne, tym bardziej jest to kuriozalna sytuacja, co Państwo doskonale wiecie, że tak naprawdę ten czynsz płacimy gminie, bo płacimy ze Zdegowy, który jest jednostką miejską. Niemniej na chwilę obecną przyjmujemy plan finansowy w takiej wersji, który umożliwia nam funkcjonowanie, natomiast nie uwzględnia całych kosztów czynszu na rok 2014, no i będziemy ten plan w roku bieżącym, w roku budżetowym weryfikować. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo. Otwieram dyskusję, a zanim to uczynię, prosił Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniowałaby projekt uchwały. Wydaje mi się, że projekt jak najbardziej. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Ja mam jedną. Pan Witold Wieczewski, bardzo proszę. Z tego, co mi wiadomo, ale może się mylę, wyposażenie zakupione oraz prace zostały przeprowadzone w pomieszczeniach, które są w kącie Malucha, zostały wykonane w ramach projektu unijnego, czy tak? Nie. To były środki finansowe. To były środki finansowe z ziemi. A, no to jeśli tak, to moja obawa związana z pomocą tego unijnego jest bezpodstawna. Nie, jeżeli byłoby ze środków unijnych, to jak Pan dobrze wie, na to pewnie o czym tutaj Pan mówił, obowiązywałaby nas jak na trwałość projektu. No właśnie, dokładnie tak. 5 lat. Tak jest. To było jedno pytanie, że jest zakres zaprowadzony, ale ona nie zakres. Nie. Czy jeszcze jakieś dyskusje? Nie widzę, że tu czym, drodzy Państwo, dyskusję przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. 4 przeciw. Nie widzę, że ktoś się wstrzymał z głosu. Nie widzę. Proszę Państwa, stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę.